suknia ślubna z morskich głębin. Dawno, dawno temu w królestwie Rabon żył rycerz imieniem Monet. Był młody, odważny i bardzo przystojny, ale nigdy nie zyskał uznania w oczach złego i chciwego króla Klaudiusza. Monet miał konia o imieniu Godot. Godot nie był zwykłym koniem. Był obdarzony potęgą mądrości. Pewnego popołudnia Monet i Godot pojechali do lasu. Och, pogoda jest taka piękna, a słońce tak jasno świeci. Co o tym myślisz, Godot? Jest pięknie, panie. Wejdźmy głębiej w las. Może znajdziemy tam jagody. Godot pogalopował w głąb lasu, a Monet wypatrywał jagód. Nagle zauważył lśniące pióro. O, co za piękne pióro! Mam wrażenie, że trzymam ogień, a moja dłoń nawet nie płonie. To jest pióro rzadko spotykanego ognistego ptaka. Nie każdy może je zdobyć. O, naprawdę? Zaniosę to królowi Klaudiuszowi. W końcu mnie doceni i nagrodzi dużą ilością złota. Panie, wiem, że chcesz zdobyć uznanie swojego króla, ale radzę ci jednak, żebyś nie zanosił mu tego pióra. Ono nie przyniesie ci nic prócz kłopotów. Godot, myślisz, że to piękne pióro przysporzy nam kłopotów? Ja myślę, że przyniesie nam jedynie bogactwo. Decyzja należy do ciebie, panie. Myślę... To świetny pomysł. Chodźmy, Godot. Godot i Monet pogalopowali z powrotem do królestwa, aby pokazać, co znaleźli. Monet podarował piórko ognistego ptaka królowi. Wasza wysokość, znalazłem dla ciebie to piękne pióro rzadkiego ognistego ptaka, ponieważ podkreśli ono twoją wielkość. Bardzo dobrze, Monet. To rzeczywiście akt odwagi, lecz musisz się wykazać w inny sposób. Jeśli możesz przynieść mi pióro, możesz też przynieść mi ptaka. Przynieś mi ptaka, w przeciwnym razie wrzucę cię do jaskini. Moneta zaszokowało żądanie króla. Nie był w stanie złapać dzikiego i potężnego ptaka. Monet wyszedł z sali i rozpłakał się. Co się stało, panie? Król rozkazał mi, żebym przyniósł mu ognistego ptaka. Jak mogę złapać dla niego to wspaniałe stworzenie? Zostanę wrzucony do jaskini lwa. Nie martw się, panie. Pomogę ci. Poproś króla, aby przyniósł nam 100 worków kukurydzy, które zostaną rozrzucone na dużym polu we wsi, a dostanie swojego ptaka. Monet poszedł do króla i zażądał worków kukurydzy. Kukurydza? Dobrze. Następnego dnia król Klaudiusz wysłał swoich ludzi, by rozrzucili kukurydzę na polu. Teraz musimy poczekać do wieczora. Godot i Monet cierpliwie czekali. Nagle zauważyli ogromny cień. Podnieśli wzrok i zobaczyli wspaniałego, ognistego ptaka, który przyleciał, by posilić się kukurydzą. Ojej! Patrzyli z podziwem, dopóki Godot nie powiedział. Przynieś sieć! Monet chwycił sieć i szybko pojmał ognistego ptaka, po czym z dumą zabrał go do króla. Proszę, potężny, ognisty ptak, który kiedyś należał do nieba, teraz należy do ciebie. Pięknie, jesteś bardzo odważny. Ale mój test jeszcze się nie skończył. Skoro mogłeś złapać dla mnie ptaka, możesz również pojmać księżniczkę Wasilisę, która mieszka na wybrzeżu. Przyprowadź ją do mnie, w przeciwnym razie jaskinia lwa czeka na ciebie. Tym razem Monet się przestraszył. Udało mi się przechytrzyć ptaka, ale nie uda mi się oszukać księżniczki. Monet opowiedział o wszystkim Godotowi. Ten skinął głową i powiedział. To nie kłopot. Problemy dopiero się zaczną. Poproś króla, aby zdobył dla nas miksturę oddechu smoka, namiot i róże. Spróbujemy uśpić księżniczkę. Monet poprosił o 3 rzeczy. Król Klaudiusz był zaskoczony, ale zapewnił Monetowi wszystko, czego potrzebował.
Monet i Godot poszli nad brzeg i zobaczyli księżniczkę Wasilisę na srebrnej łodzi ze srebrnymi wiosłami śpiewającą słodką melodię. Gdy to piękne słońce ogrzewa mą twarz, cały świat wokół mnie cieszy ze mną się. Monet spojrzał na księżniczkę z podziwem, ponieważ nigdy wcześniej nie widział nikogo tak pięknego jak ona. Szybko! Rozstaw namiot i ustaw kwiaty. Wkrótce księżniczka dopłynęła do brzegu. W tym czasie Monet i Godot rozbili namiot i czekali. Pani, czy zechciałabyś przyjąć ode mnie kwiaty? Zerwałem je specjalnie dla ciebie. Och, jak cudownie! Uwielbiam róże! Monet dał jej kwiaty, a ona je powąchała. Nie wiedziała, że ich płatki zostały opruszone miksturą smoczego oddechu. Wąchając róże, poczuła zawrót głowy. O, jestem taka śpiąca! Monet przytrzymał ją, gdy upadała nieprzytomna. Godot i Monet razem z księżniczką pogalopowali z powrotem do królestwa. Gdy przybyli do królestwa, król Klaudiusz był zachwycony. Niech ktoś uderzy w weselne dzwony. Moja księżniczka przybyła! Słudzy króla zadzwonili dzwonkami i obudzili księżniczkę Wasilisę. Och, gdzie ja jestem? Jesteś w domu pana młodego. Pana młodego? Tak, moja droga księżniczko, zostaniesz moją żoną. Proszę? Nie mogę wyjść za mąż. Dlaczego nie? Mogę wziąć ślub tylko w mojej sukni ślubnej. Och, nie martw się o to. Przyprowadzę ci najlepszych królewskich krawców, aby uszyli ci piękną suknię. Przykro mi, wasza wysokość. Moja suknia ślubna jest najwspanialsza na świecie i inna nie może jej zastąpić. Jest ukryta na dnie morza, pod największą skałą. Poślubię cię tylko wtedy, jeśli mi ją przyniesiesz. Mone! Słyszałeś, co powiedziała? Przynieś mi suknię i to szybko. Tym razem nie spełnię żadnej twojej prośby. Zdobądź suknię albo wrzucę cię do dołu z pytonami. Monet był w szoku. Godot słyszał wszystko. Tak jest. Wiem dokładnie, co należy zrobić. Godot pogalopował szybko na wybrzeże. Co zamierzasz zrobić? Czekaj i patrz. Co ty robisz? Nagle fale stały się silniejsze i na brzegu pojawił się ogromny krab. Witaj, Larry. Gdo, mój przyjacielu, jak miło cię spotkać po tak długim czasie. Powiedz, czego ode mnie potrzebujesz? Księżniczka Wasilisa wychodzi za mąż. I przyjechałeś tu po jej suknię ślubną. Dokładnie tak. Larry zatańczył w wodzie. Kiedy tańczył, na powierzchni morza pojawiły się jeszcze dwa duże kraby. Dobrze. Możesz liczyć na naszą pomoc, ale tylko najodważniejsi mogą dotrzeć do dna. Pójdę i przyniosę suknię ślubną. Larry pokiwał głową i podał Monetowi butelkę magicznej mikstury. Proszę bardzo. Ta mikstura nazywa się podwodny oddech. Wypij ją, a będziesz mógł oddychać pod wodą. Monet połknął magiczną miksturę i zanurkował. Kiedy płynął pod wodą, zauważył dużą skałę. Podniósł ją z łatwością, a kraby chwyciły sukienkę. Nadchodzę, królu Klaudiuszu! Monet wyszedł z wody, a kraby podążyły za nim. A, jest i sukienka. Dotarliśmy prawie do kresu wszystkich naszych problemów. Prawie? Dlaczego prawie? Ponieważ musimy się pozbyć jeszcze jednego kłopotu. Świetnie! Życzę wam powodzenia! Do zobaczenia następnym razem! Nie. Potrzebuję twojej pomocy, by zakończyć tę sprawę. Co mam zrobić? Godot opowiedział krabowi Laremu i Monetowi cały swój plan. To wszystko? To bardzo proste zadanie. Dalej, chodźmy! Godot i Monet zwycięsko wrócili do królestwa.
Wasza wysokość, księżniczko? Zgodnie z rozkazem przyniosłem suknię ślubną księżniczki z dna morza. Czy jesteś zadowolony? Świetnie! Księżniczka w końcu zostanie moją królową. Król i królowa żyli razem długo i szczęśliwie. Ale dam ci ją tylko wtedy, gdy przeprosisz królestwo. Przeprosić? Za co? Jestem największym królem, a ty mi mówisz, abym przeprosił? Nie zrobię tego. Nie pozostawiasz mi wyboru. Nagle na salę pałacu wchodzą kraby, zaciskając gniewnie szczypce. Skąd wzięły się tu te wstrętne kraby? Nie jesteśmy wstrętne! Do ataku! Kraby zaatakowały, a król uciekał. Zostawcie mnie w spokoju, głupie kraby! Straż, schwytać je! Strażnicy rzucili się, aby powstrzymać kraby, ale zostali pokonani i powaleni. Król został zagoniony na balkon. Homary złapały go w pułapkę. Powiedz to! Powiedz to! W porządku, w porządku. Byłem podłym, nieuczciwym królem. Przepraszam. A teraz ustąp. Nie. Już dobrze. Ustąpię. Doskonale. Teraz zabierzemy go do lochów. Król Klaudiusz został zabrany do lochów i uwięziony. Czy będą jeszcze jakieś problemy? Myślę, że nie. Księżniczka Wasilisa podziękowała Monetowi. Och, dziękuję ci bardzo, dzielny, młody człowieku. Nie mnie dziękuj. Tak naprawdę pomógł mi przyjaciel Godo, niezwykły koń, krab Lary oraz jego kompanii. Księżniczka Wasilisa uśmiechnęła się i skinęła głową, patrząc na Godota i Larego. Ale księżniczko, czy mogę cię o coś zapytać? Tak? Dlaczego zgodziłaś się zostać żoną króla, skoro wiedziałaś, że cię porwał? Księżniczka Wasilisa zasmiała się, Lary również. Monet i Godot byli zdumieni. Co się dzieje? Widzisz, powodem, dla którego trzymałam sukienkę ślubną na dnie morza, było upewnienie się, że wyjdę za mąż tylko za osobę, którą lubię. Sukni cały czas pilnował mój drogi przyjaciel Lary. Lary jest twoim przyjacielem? Tak, i powiedziałam mu również, że jeśli ktoś inny przyjdzie, aby wziąć moją suknię, to znaczy, że zostałam zmuszona do małżeństwa i musi przyjść i mnie uratować. I tak nasza historia dobiega końca. Monet został nowym królem Jerabon. Często odwiedzał księżniczkę Wasilisę, ponieważ zostali dobrymi przyjaciółmi. A co do Godota i Larego, cóż, przekonajcie się sami. Wiesz, mogłeś mi powiedzieć o tej całej sprawie z księżniczką, zamiast czekać na wielkie zakończenie. Utrzymywałem jedynie przywilej mojej więzi z księżniczką. Oczywiście. A co z naszą więzią? Z naszą przyjaźnią? Sprawiłeś, że wyglądam jak... zaczyna się!